Witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, zanim sobie jeszcze zrobię przerwę w nagrywaniu, to uważam, że trzeba nagrać, trzeba odpowiednio podziękować trenerowi Kaczmarkowi, bo tego do tej pory nie zrobiłem. Zacznę może od początku, powiem jak było. Jak był zatrudniany trener Kaczmarek, to najpierw wywołało to generalnie moją wściekłość i dostało się rykoszetem trenerowi Kaczmarkowi, chociaż moja wściekłość nie była skierowana do trenera Kaczmarka, raczej była skierowana do osób, które spowodowały zwolnienie trenera Smułki, bo na początku, jak akurat w okresie, kiedy trener Smułka był trenerem Widzewa, bardzo tu krótkim okresie, bo tak naprawdę to było trochę ponad 3 tygodnie, ale w tym okresie dwutygodniowym, w którym trener Smułka prowadził treningi na Łodziance, to był akurat okres, w którym ja byłem przynajmniej na 60%, może nawet na 70% treningów. Wszystko obserwowałem. Trener Smułka ujął mnie tym, że chciał grać wysoko, siedzieć na przeciwniku i tak dalej. Ujął mnie tym, ja byłem po prostu wściekły. Jak zwolniono trenera Smułkę i sposób, w jaki to się stało. No i później przyszedł trener Kaczmarek. Oczywiście jak zawsze, każdemu trenerowi dawałem dużo czasu, żeby się zapoznał z zespołem. Na początku obserwowałem trenera Kaczmarka. Byłem zaskoczony, nie do końca mi się podobało to, w jaki sposób prowadzi zespół, w sensie takim, że on obserwuje, nie wtrąca się w treningi. To była kolosalna różnica pomiędzy tym, co robił trener Smułka, który cały czas przerywał treningi. No ale obserwowałem, mówię, okej, dobra, nieważne, to nie ma specjalnie znaczenia, bo każdy trener jest inny, każdy człowiek jest przede wszystkim inny i każdy człowiek zupełnie inaczej reaguje. Jedni szaleją przy linii, inni stoją i spokojnym okiem sobie obserwują. I z czasem zaczynałem się przekonywać coraz bardziej do trenera Kaczmarka. Coraz bardziej jego ustawienia, taktyka, o której wszyscy mówili, że jest to taktyka defensywna, ona miała tak w skrócie polegać na tym, my mieliśmy już takim przyczajonym tygrysem, który patrzy, obserwuje swoją ofiarę, nie reaguje, obserwuje, wyczekuje najważniejszego momentu i atakuje ze zdwojoną siłą. I w samym założeniu ta taktyka właśnie taka miała być. Ja tu się nie zgodzę z tym, że ona miała być defensywna, bo ona nie miała być absolutnie defensywna. Ona miała być ultra ofensywna. Z 4-5-1 my mieliśmy przechodzić na 4-3-3. Czasem 3-3-4-3 albo 3-5-2 nawet. I kiedy ona się udawała, to udawała się w takich meczach jak pod koniec jesieni, kiedy wszystko było dobrze zgrane, gdzie zadania taktyczne były dobrze wykonywane. Kiedy niestety oczywiście to nie jest tak, że ja znam odpowiedzi, dlaczego to się tak działo, ale kiedy te zadania taktyczne nie były wykonywane, kiedy gdzieś jedno ogniwo w zespole zasnęło przy robieniu pewnych rzeczy, ta taktyka zaczęła się sypać. Kiedy też przeciwnik nas przeczytał, bo to dobre, co powiedział Bartek w ostatnim odcinku, że my zostaliśmy przeczytani, być może zostaliśmy przeczytani, no to niestety wszystko zaczęło się siadać, tak? Wyniki przestały być dobre. Ja też nie jestem, chyba nigdy nie będę przekonany do tego, czyja jest to wina i czy jest to wina trenera Kaczmarka. Ja z mojej strony dziękuję trenerze za ten czas, który spędził trener w Widzewie. Ja się też sporo nauczyłem, obserwując treningi trenera Kaczmarka. Ja zapamiętam trenera Kaczmarka z dobrej strony. Broniłem trenera Kaczmarka przez dłuższy czas nie bez powodu. Ta koncepcja mnie przekonywała. Po prostu gdzieś wyczerpał się pewna... Nie wiem, co się wyczerpało. W każdym razie, nie wiem, być może trener Kaczmarek został zakładnikiem własnych decyzji na początku pracy w Widzewie.
Być może trener Kaczmarek dał sobie wejść na głowę. Ja oczywiście tego nie wiem, ja się tylko mogę domyślać, więc mówię te moje spostrzeżenia, co mnie się po prostu może, co mnie się wydaje. Być może zadania taktyczne po prostu nie były wykonywane. Tego po prostu nie wiem. W każdym razie ja chciałem podziękować trenerowi Kaczmarkowi, bo ja nie odbieram trenera Kaczmarka wcale źle i nie odbieram, że ta taktyka miała być defensywna, ona z założenia miała być ultraofensywna. W pewnych fragmentach oczywiście, bo nie zawsze, tak. W każdym razie bardzo dziękuję trenerowi Kaczmarkowi, życzę powodzenia. Myślę, że w miejscu, gdzie będzie można spokojnie pracować, gdzie nie będzie nad głową ciśnienia, gdzie po prostu będzie czas i w międzyczasie, jak będzie trener Kaczmarek wykonywał swoje zadania, nikt nie będzie go w tym czasie rozliczał, tylko później. Więc ja dziękuję trenerowi Kaczmarkowi. Ciekawy jestem, co stanie się z całym sztabem szkoleniowym, bo tam też, nie ukrywam, są osoby, które z którymi ja bym nie chciał się rozstawać, ale wiadomo jak to jest w życiu. Jeżeli chodzi o nowego trenera, jest w tej chwili godzina 7:20. Ja nie wiem absolutnie, znaczy oczywiście na Twitterze już było, że Nkelej Dobi zostanie trenerem. Później ktoś wrzucił tweeta, że pan Diani po prostu, że już się zbliża do Widzewa, więc ja nie wiem. Jeżeli zostanie, to Nkelej Dobi. Ja zacząłem zwracać uwagę na tego trenera po tym, jak po ciężkim starcie w lidze, gdzie Górnik Polkowice przegrywał w zasadzie prawie wszystko. Wydaje mi się, że to był taki punkt zwrotny, kiedy Górnik Polkowice wygrał we Wronkach 3-0. Ja ten mecz sobie oglądałem i byłem pod mega wrażeniem po prostu gry Górnika Polkowice. Nie pozwolili temu Lechowi na nic w zasadzie. Cały czas ich gniotąc. Później przed mecz na Widzewie, gdzie po tym meczu powiedziałem, że przede wszystkim ogromne gratulacje dla Górnika Polkowice za to, że potrafili grać w piłkę, że przede wszystkim się nie cofnęli, że w ogóle przyjechali po zwycięstwo. I to było widać w tamtym meczu. I od tamtej pory zacząłem obserwować i też mówiłem, że życzę Górnikowi Polkowice awansu, bo po prostu takie podejście do piłki nożnej w tym kraju, w tym smutnym, jak wiadomo co, w tej smutnej, jak wiadomo co, lidze, że to zasługuje po prostu na jakąś nagrodę. I jak usłyszałem, że trener Nkelej Dobi jest w ogóle rozpatrywany, czego się zupełnie nie spodziewałem, że Widzew może rozpatrywać trenerów, którzy przecież kariery żadnej nie zrobili, tak? Ale to ja jestem naprawdę bardzo zadowolony, że to idzie w taką stronę. Oczywiście nie wiem, czy trener Nkelej Dobi będzie trenerem. Obojętnie, kto nie będzie tym trenerem. Ja bym najbardziej chciał płynnych zmian formacji, przede wszystkim rotacji składu. Jeżeli jeden gra źle na przykład, to po prostu schodzi, siada na ławce. Chciałbym przede wszystkim, żeby nie było świętych krów, żeby zespół się rozwijał. Zespół się rozwija wtedy, kiedy gra pełna osiemnastka. Czy tam po prostu, kiedy ludzie są ogrywani, kiedy ludzie czują przede wszystkim, że jak będą lepsi, to że wejdą do składu. I obojętnie, który to nie będzie trener, jeśli będzie to Nkelej Dobi, ja będę zadowolony, powiem szczerze, naprawdę będę zadowolony, że bo od razu dla mnie jest to zauważalna różnica w budowaniu zespołu, w podejściu. I tak jak Bartek powiedział ostatnio w odcinku, że być może to, co się stało po meczu na Widzewie, mimo że to, co się stało, to absolutnie stać się nie powinno, to może to być pewien punkt zwrotny, gdzie po prostu cała nasza filozofia, nasze wymagania się odmienią, bo jeżeli u nas ma się zmienić i kibice mają nie być tacy
wymagający, to też musi to się wiązać z tym, że po prostu obok tego będą się działy rzeczy, które przede wszystkim będą dla przeciętnego kibica czymś takim, że będzie miał wrażenie, że się coś buduje. Poza tym, że jest pierwszy zespół i jest gra w pierwszej lidze, to są jeszcze inne cele, które też są rozwijane i myślę, że wielu kibiców sobie tego życzy i no zobaczymy, kto będzie trenerem. W każdym bądź razie jak zawsze ja dam trenerowi czas, bo ja się domyślam, że jeżeli, tak jak w przypadku Enkeleja, dobiego, czy Enkelejda, dobiego, jego pomysł na piłkę nożną będzie wymagał na pewno czasu. Jeżeli będzie to inny trener, to no, ciężko powiedzieć, bo to jest jakby najbardziej mi znana postać i o nim mogę cokolwiek powiedzieć, bo mecze Górnika Polkowice obserwowałem i to, jak się ten zespół zachowywał w fazie ataku, szczególnie w fazie ataku, myślę, że tu coś o tym mogę powiedzieć, więc jestem też przekonany, że ten sposób grania, ta otwarta piłka, ta ciekawa dla oka, dla kibiców piłka, może być też czasem brutalna, bo my możemy przegrywać na przykład mecze, nie wiem, tam 4-3, albo wygrywać mecze 4-3. Na pewno wiem, jaka różnica może nastąpić, jedna najważniejsza, czyli to właśnie, że prędzej będziemy wygrywać 4-3 niż 1-0 na przykład. No i tyle chyba, co chciałem powiedzieć. Jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ważna, bo w którymś odcinku powiedziałem, bardzo bym prosił wszystkich, którzy uczestniczyli w akcji, robimy koszulki dla Widzewa i tych wszystkich, którzy znają, tych, którzy uczestniczyli w tej akcji, robimy koszulki dla Widzewa, te po prostu projekty przepadły. Bardzo prosiłbym, żeby te wszystkie projekty były przesyłane na mój adres, który będzie pod filmem, adres mailowy, żebym mógł zakończyć, żebym mógł dać nagrodę dla zwycięzcy tego konkursu. Jeszcze raz proszę, robimy koszulki dla Widzewa, prześlijcie mi jeszcze raz projekty, żebym mógł wreszcie zakończyć całą tą sprawę. I co? No i chyba to by było na tyle, bo myślę, że więcej nie miałem nic do powiedzenia. Czekamy, jest co, środa, nie, czwartek, jest czwartek, godzina 7.20, 7.20 kilka i czekamy na to, co się wydarzy w Widzewie. Opadły chyba trochę emocje, ja już jestem spokojniejszy, widzę na Twitterze, jak czytam też, wszyscy są spokojniejsi. Dobrze, nie będę przedłużał, bo chyba o wszystkim powiedziałem, o czym miałem powiedzieć. To było na tyle. Trzymajcie się, na razie. I jeszcze mała dogrywka już po prezentacji trenera, po wyborze trenera. Bardzo się cieszę, bo bardzo liczyłem właśnie na taki wybór. I co mogę powiedzieć? Trenerze, po prostu jedziemy. Jedziemy, trenerze, mam nadzieję, że wleje trener ten optymizm, który widziałem już od dłuższego czasu na różnych konferencjach, jak pan mówił. I zdecydowanie jedziemy, a kibiców prosiłbym o jedną rzecz, że mam nadzieję, że ta ostatnia runda i ten ostatni mecz nauczył nas pokory, cierpliwości, że na pewne rzeczy potrzeba czasu, cierpliwości, o to bym prosił wszystkich kibiców i niech trener wleje ten optymizm w nasze serca i w serca piłkarzy. I po prostu grajmy dobrze. Niech każdy się cieszy. Pozdrawiam, na razie.